Cześć Wam, obok mnie Mercedes W211. Pokażę Wam, jak wygląda w nim EGR. Za chwilę wyjmę, mam nadzieję, że wyjmę, że go wyszarpię, wytargam i zaraz zobaczymy, jak w nim wygląda EGR. EGR znajduje się tutaj, ja sobie już go odkręciłem. On jest na śrubki E10. Dobra, popukam trochę. Ojejku, jak ja to. O, idzie coś. Oj. Albo jeszcze nie. Dobra. O. Może coś pójdzie. Wcześniej rozgrzałem sobie silnik. O, idzie, idzie. Pięknie. Jak ja lubię, jak giery wychodzą. Co tu się dzieje? O, przepiękny. Piękny, nic tu się nie dzieje. Tak wygląda EGR. Ciekawe, co tam się w środku dzieje. Zawalony, ale nie jakoś tragicznie. Widziałem o wiele gorsze. Ten jest oczywiście cały w takim osadzie, w nagarze. Trochę by tu można było zeskrzybać, ale nie jest źle. Wydaje mi się, że on był kiedyś robiony. Coś już to było kombinowane. Nasi tu byli, bo jedna śrubka to jednak nie była E10. Z tego co pamiętam, tak. Jedna śrubka nie była E10, tylko była jakaś inna. Także ktoś już tu grzebał. O Jezu. No jest trochę tu wszędzie nagaru, ale zaraz to wyczyścimy i pokażę Wam. Jak będzie wyglądało to potem. Jeszcze sobie tutaj do środka zajrzymy. No jest tu. Ciekawie. Rozczarował mnie ten EGR trochę. Myślałem, że tu będę łyżką ten nagar zbierał, a tak naprawdę on jest tak mocno zabity, przyklejony, ale to jest jeszcze nie ma jakiejś tam tragedii. Dobra, biorę się za czyszczenie. EGR czyściłem takim tanim środkiem do czyszczenia EGR-ów z firmy K2, ale nie musicie go kupować ani klikać w żadne linki, bo mi za to nie płacą. Można też czyścić ropą. Niektórzy maczają, zostawiają w ropie na całą noc nawet. No tutaj nie było takiej potrzeby, ten środek dosyć dobrze mi szybko rozpuścił nagar. Tak wygląda efekt końcowy. Oczywiście mógłby być lepiej wyczyszczony, ale uważam, że są ciekawsze rzeczy w życiu do roboty niż czyszczenie przez kilka godzin EGR-u. Ja robiłem to przez kilkanaście minut tym tanim środkiem. Myślę, że efekt jest zadowalający. A niech tylko spróbuję wywalić jakiś błąd albo się zepsuć, to będziemy inaczej rozmawiali. Myślałem, że to będzie jakaś większa sensacja, że to będzie 2 kilo nagaru i będzie super. A tu tylko taki powierzchowny, mocno przyklejony, ale powierzchowny. On musiał być czyszczony jakieś z 200 tysięcy kilometrów temu może. Przy założeniu, że ten silnik cały czas jest zdrowy, miał w pewnym momencie wymieniane wtryski, więc tak mi to mniej więcej wygląda. 200 tysięcy przy zdrowym silniku. Mówię 200, dlatego że my go mamy już jakieś 160 tysięcy kilometrów. Dobra, to tyle. Trzymajcie się na reczkach.